dzisiaj też mieliśmy szansę, mieliśmy swój sposób, który momentami działał, momentami nie działał. I to doprowadziło do takiego, a nie innego wyniku, między innymi takiego, że już mieliśmy minus 30, ale staraliśmy się, wróciliśmy. W drugiej połowie szans na zwycięstwo nie mieliśmy, ale swoją postawą, myślę, zasłużyliśmy na szacunek kibiców, bo walczyliśmy do samego końca. Szczególnie na wyróżnienie zasługuje ta pierwsza kwarta. Tam niewiele brakowało. W ostatnich sekundach 3 punkty rywale zdobyli, jakby przechylili szale na swoją korzyść. No tak, oczywiście, ale mecz trwa 40 minut, a nie 10, więc gdyby to było granie przez 10 minut i po 10 mecz by się kończył, to byłaby inna zupełnie organizacja i ze strony naszej i przeciwnika, więc fajnie, że przez 10 minut ustaliśmy im. Ale trzeba patrzeć zawsze na mecz z perspektywy całego spotkania 40 minut. I teraz przygotowujecie się do meczu wyjazdowego z Notecią i Inowrocław i później z Siarką. Tak. Bardziej odpoczywamy niż się przygotowujemy, bo tak naprawdę mamy jeden trening i wyjeżdżamy do Inowrocławia, później mamy 2 treningi i gramy. No, mamy kalendarz bardzo napięty. Z różnych względów, między innymi dlatego, że mamy 2 zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych. I w ciągu niecałych 2 tygodni chyba, czy tam no, może całych 14-15 dni rozgrywamy 4 spotkania, w tym 2 wyjazdowe. No ale wiedzieliśmy o tym wcześniej i spróbujemy podołać. Szanse są na utrzymanie się w pierwszej lidze? Tak, szanse są. No, mamy 7 zwycięstw. 11 spotkań do rozegrania. Wiadomo, jaki jest regulamin, że jeden zespół spada automatycznie, więc patrząc od tej strony, czy są szanse, no to wiadomo, że wszyscy będą robić tak, żeby nie zająć ostatniego miejsca. Później będzie walka w playoffach, w playoutach, no i 2 zespoły będą na bezpiecznym miejscu. Na razie wszystko jest otwarte i możliwe, więc my podchodzimy na zasadzie następnego spotkania. Koncentrujemy się na tym, żeby zagrać dobrze i żeby wygrać w Inowrocławiu. Co będzie później, będziemy myśleć.